Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tuż po Miejskiej Górce przyjeżdżamy do kolegi Artura Pawelca, gdzie jesteśmy na wspólnym gromniku Koziegłówki, gdzie dwa dni temu mieliśmy imprezę, która kończyła rywalizację tutaj w tym miejscu. Lot finałowy odbył się z odległości 360 km. Był to lot dość trudny. Lot bardzo wymagający, ponieważ gołębie szły pod wiatr, także sami koledzy, którzy obserwowali, widzieli, że te gołębie były przygotowane tutaj przez kolegę Zbyszka, ponieważ tu usiadło naraz 5 czy 6 gołąbków, bo ja już tego nie, po prostu dokładnie nie widziałem, które po prostu od razu weszły i cały czas dolatywały następne gołębie. I można stwierdzić tutaj, jakby koledzy hodowcy zobaczyli, że te gołębie cały czas wczoraj nam dolatywały, dzisiaj nam dolatują, to po prostu widać po tym, że te gołębie były dobrze przygotowane i były w 100% zdrowiu, o czym po prostu świadczy właśnie ich przylot. I tutaj właśnie jak do mnie koledzy dzwonią, hodowcy, no to właśnie mówią i podziwiają przylot tych gołębi, że tak, po prostu te gołąbki ładnie dolatują. Po prostu i cały czas dolatują. W tej chwili jest około 250 gołębi, ale podkreślam, lot był bardzo trudny, bo był pod wiatr. To po prostu te 360 km z Gorzowa Wielkopolskiego to wyglądało tak, jakby po prostu to było 420 lub 450 km. Co bym tu jeszcze chciał nadmienić? No, finał miał być bardzo dobry, po prostu naprawdę przygotowania z naszej strony były tutaj naprawdę bardzo dobre. Staraliśmy się tutaj zrobić wszystko, ogarnąć tak jak potrzeba, no ale niestety tutaj chciałem kolegów hodowców przeprosić, bo po prostu wystąpił tutaj bardzo nieprzyjemny incydent, taki dość mocny po prostu, gdzie po prostu nam tu jest przykro, że tak się stało, bo po prostu koledzy trochę byli, niektórzy zniesmaczeni, ale sytuacja była taka, że po prostu ja tego nie przewidziałem, jest to moja wina ewidentna, po prostu niedopatrzenie z mojej strony, bo też się nie znam na wszystkim. Na rzeczach internetowych się nie znam, po prostu ktoś po prostu z Polski, po prostu jakaś grupa hakerów, tak można to powiedzieć, ktoś, kto ich wynajął, po prostu chciał, żeby po prostu ten lot na tym wspólnym naszym gęniku się nie powiódł i po prostu w momencie tutaj właśnie przylotu gołębi został po prostu, nastąpił atak hakerski na po prostu na serwer internetowy. Ja na początku też w to nie wierzyłem, bo pracownicy mówili, że po prostu nastąpił sabotaż, została przerwana łączność po prostu tutaj na gołębniku, na internecie został rozwalony właśnie router od dostarczania internetu. I tutaj kolega Grzegorz właśnie mówił, że to jest sabotaż, ja w to na początku nie wierzyłem, ale tutaj kolega, który obsługuje internet, zadzwoniliśmy po niego właśnie. Wymienił go i po prostu stwierdził, że po prostu był atak po prostu hakerski na po prostu nasz router, żeby po prostu to wszystko zablokować, no ale niestety dzięki Bogu im się to nie udało, ponieważ gołębie w zegarze się po prostu zarejestrowały, były wszystkie pokazane, które się odbiły, no co prawda nie było to przekazane dalej w internet, w ogóle szły pomyłkowe dane przez internet, po prostu też miałem z tego tytułu tutaj przykre, po prostu słowa od niektórych hodowców, no ale no niestety ja mogę tylko przeprosić, po prostu jest to moja wina, jest to moje niedopatrzenie, ale no nie wiedziałem, że po prostu ludzie w Polsce są tak zawisni po prostu naszym sukcesem, który tutaj żeśmy osiągnęli, bo naprawdę do finału, można powiedzieć do godziny tam 12 czy 13 było wszystko bardzo dobrze, każdy był zadowolony z tego finału, z obsługi tutaj, po prostu z jakości po prostu poziomu, który tutajśmy zaprezentowali, no ale niestety ten po prostu czynnik, który spowodowała ta grupa ludzi, nie wiem, czy to konkurencja, czy ludzie zawistni, którzy po prostu bardzo życzą źle temu gołębnikowi, po prostu to zrobili, no ale to już jest mniejsza. I to na policję zgłosiliśmy. Tak, zgłosiliśmy to na policję, policja będzie wyjaśniała, także nie nas zgłaszają, a my zgłaszamy. Po prostu też się dziwię trochę tym hodowcom, którzy piszą na nas tutaj jakieś brednie w internecie, proszę stwierdzić fakty i dopiero cokolwiek mówić. Co tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć, to chciałbym po prostu tutaj w 100% powiedzieć, że i potwierdzić, że te po prostu wyniki, które są na stronie naszej i które po prostu był zarejestrowany przylot gołębi tutaj na naszym zegarze, to są w 100% autentyczne wyniki. Jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje lub problem z tym, to po prostu bardzo proszę, można wziąć, nie wiem, zgłosić, można to wszystko zabezpieczyć, można przyjechać po to, można po prostu zawieźć do po prostu odpowiednich służb, czy po prostu do odpowiednich rzeczoznawców, żeby ocenili, czy tak było, czy nie. Po prostu ja nie boję tu się żadnej krytyki, chcę się zmierzyć z rzeczywistością. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to proszę do mnie argumentami, nie żadną po prostu nie jakąś tam szczekaczką, bo po prostu nie jestem od tego, żeby się z kimś tutaj spierać. Ja pracuję czy ze swoimi pracownikami, czy w ogóle w biznesie argumentami. I argumenty mnie interesują. Nie interesuje mnie tutaj jakaś tam polemika, która nie ma sensu, czy szczekanie. Co bym chciał jeszcze tu nadmienić?
wyraźnie, to właśnie to, że po prostu pomimo tego incydentu właśnie z tym internetem i po prostu tej całej sytuacji, tego zamieszania, wiadomo, koledzy hodowcy byli zniesmaczeni niektórzy. Oczywiście ja się nie dziwię, mieli do tego prawo jak najbardziej, ale po prostu no, też są pozytywne akcenty, że po prostu ludzie po prostu się dopisują cały czas do naszej listy. Na pewno to niektórych ludzi boli, tych po prostu, którzy po prostu zazdroszczą sukcesów, ale ja bym tutaj miał radę dla tych ludzi. Niech się ci ludzie wezmą za pracę, po prostu ciężką pracą, po prostu wytrwałością osiągną sukces, ale po prostu no, muszą do tego dążyć, a nie po prostu patrzeć i zazdrościć innym. Także apeluję, koledzy hodowcy, po prostu ci, którzy nam to zrobili, weźcie się lepiej za pracę ciężką, a nie zazdroście innym ludziom tego, że ciężko pracują i osiągają sukces w zespole. Właśnie tutaj moi pracownicy też byli bardzo rozczarowani tą sytuacją, bo po prostu naprawdę dali siebie wszystko, co mogli najlepiej. No, chciałem też im podziękować po prostu, że ta praca nie poszła na marne. To jeszcze może teraz przejdziemy do gołębi. Tą sprawę, tak jak powiedziałem, złożona została na policję, będzie wyjaśniana. Natomiast powiedzmy jeszcze może o tych gołębiach. Na dzień dzisiejszy mamy, mówiłeś, 250 gołębi. Tak, około 200. Pokażemy je, Artur? Tak, pokażemy. Tutaj taka dość istotna sprawa. Też bym chciał tutaj podziękować koledze Zbyszkowi Leksiakowi, bo naprawdę też mnie tutaj wsparł swoją radą fachową, swoją wiedzą i naprawdę jego produkty w połączeniu tutaj z moimi produktami, a tak jak tutaj nadmieniam, używaliśmy produktów Belgica DWR tutaj i produktów po prostu naturalnych z DWR-da oraz produktów z Brokampa. Plus Zbyszka tutaj wszystkie jego produkty, ale to są te produkty, które po prostu on tam sobie sam wymyślił. Są te wszystkie właśnie zawiesinki, są ta mega moc i odbudowa. Te produkty nam tutaj dały i pomogły po prostu połączenie z produktami DWR-da, z tymi produktami naturalnymi jak Regana i te inne rzeczy. Zresztą to już mówiłem wcześniej. Po prostu to po prostu pozwoliły na tym gołąbkom odnieść sukces, bo naprawdę 4 loty były pod wiatr. Znaczy może 4 nie, ale 3 ostatnie loty mieliśmy cały czas pod wiatr. My nie przekładaliśmy żadnego lotu, że po prostu dobrze przekładamy, bo jest pod wiatr. Nie, po prostu zmierzyliśmy się z rzeczywistością, no i okazało się, że to wszystko naprawdę pięknie wyszło. Te gołębie pięknie leciały. Także mamy zarejestrowane to. Mamy to zarejestrowane, tak. No, koledzy widzieli. Dokładnie tak, także koledzy. Kolega, powiem troszeczkę jeszcze przerwę. Kolega Artur, widzimy, jest tutaj trochę załamany. To jest normalna rzecz, bo taka sytuacja to była nie do przewidzenia wręcz. Natomiast my mamy tutaj dla kolegów też nagrane i filmy, gdzie pokazujemy, jak tutaj było, bo tak jak wspominałem, to są takie święta gołębiarskie, a tutaj było naprawdę bardzo przyjemnie. Była i poczęstunek, i pod namiotem były serwowane różnego rodzaju trunki. Było naprawdę bardzo przyjemnie. Także pokażemy tu jeszcze gołąbki. Gołąbki. Proszę bardzo. Powiedzmy jeszcze, bo te gołębie, one tutaj będą do jakiego czasu? Do momentu, jak będziemy je na giełdę wstawiać do licytacji. No właśnie, dokładnie, bo tu już właśnie koledzy sobie życzą, żeby była licytacja gołębi, ale po prostu pokażemy, jak te gołąbki wyglądają. Żeby jeszcze po prostu one doszły do siebie, zrobimy zdjęcia i wtedy będziemy je wstawiać. Tutaj jak z rodowodami jest. Macie dużo? No mamy tutaj dużo rodowodów. To jest zawsze problem, koledzy wiedzą, ale jeżeli ci hodowcy, którzy dali, zobaczą swoje gołębie, to też prosimy, jakby nie było dokumentacji kompletnej, to żeby dosłali. Tu widzimy, te gołębie są tutaj. Tak jak Artur powiedział, jest ich ponad 250. One jeszcze są, dochodzą do siebie, tak? Czy no, znaczy, już... można zobaczyć, gołębie są w dobrej formie, podochodziły do siebie i po prostu cały czas tutaj nam dolatują gołębie, także no, jest fajnie. Jest dobrze. Gołębie widać, niektóre zmęczone. To są te, bo dzisiaj też kilka doszło. Tutaj tak, dzisiaj też kilka doszło, wszystkie są razem, także myślę, że to wszystko będzie fajnie. O, także widzimy, one tu sobie siedzą spokojnie. Już teraz oczywiście zamknięte są tylko w dwóch czy trzech przedziałach, tak dwóch chyba, bo ich jest ilość też nie taka wielka. A zapraszamy też wszystkich, żeby zobaczmy, koledzy, ile tam jest miejsca. I to miejsce czeka właśnie na wasze gołębie. Artur już mówił, że ile już masz? No, w tej chwili mamy około 1200 gołębi. To praktycznie jest po prostu stan. Tyle samo co w zeszłym roku, 1155. No, naprawdę można powiedzieć, że ci hodowcy naprawdę się pozytywnie odnoszą do tego gołębnika. Kto to wszystko zrozumiał, no to nie ma problemu z tym, daje te gołębie. Też właśnie mówi, że kurczę, tak fajnie było, ale się to spierniczyło trochę. No. No. Trudno się mówi. Coś jeszcze, Artur? Dodamy kolegom. Zachęcamy. No, tak, dokładnie. Zachęcamy właśnie na przyszłą edycję, bo naprawdę myślę, że warto. Tak jak właśnie koledzy widzą, nagrody są rozdane, czy będą rozdane. Jutro kolega Sobociński odbiera Mercedesa. To nie taka prosta sprawa, to tak, musi on tam w salonie osobiście. Z panem Matuszem jestem w kontakcie, co prawda się jeszcze ze mną nie skontaktował. Co prawda też jakieś tam głupie po prostu chodzą pogłoski, no ale tam nie ma co tego polemizować. Jeszcze raz bym chciał potwierdzić, że te wyniki, które są na tej stronie, są wynikami autentycznymi i wygrał gołąb pana Matusznego, pierwszy wszedł, drugi gołąbek był też kolegi tam z Sulmierzyc, także zresztą kolega Sulmierzyc też tutaj przyleciał na zegar popatrzeć, jak te gołębie po prostu się podbijały, no bo ci ludzie zainteresowani od razu przylecieli do zegara. Tak, tu zobaczyć, jak to było tak, że przyszła, to jak te gołębie przyszły, tych było 22, one od razu zostały spisane,
na liście nawet się znalazł wśród tych gołębi jeden gołąb, który nie był na locie, a sobie doleciał. Dokładnie, także... no też taka sytuacja była, że właśnie wśród tych gołębi był gołąb, który w międzyczasie doleciał z lotu poprzedniego, ale na szczęście właśnie... Nie, ale pieczątki były na skrzydłach. Dokładnie. I właśnie kolega ten nawet, który był właściciel, bo tak się złożyło, że Tomek tak, był. Tak, Tomek, Tomek sam osobiście zobaczył, że to jest gołąb. Zresztą na liście go koszowania nie było tego gołębia i Tomek jak, osobiście go, że tak powiem, oglądał. Zobaczył, no też ten gołąb narobił zamieszania tutaj właśnie, bo Tomek... Bo Tomek go wypuścił. Tak, Tomek go wypuścił i po prostu na drugi raz to... Pokazał Tomek, jak to się człowiek zrobił. Się cały czas uczy na swoich błędach. Wiadomo, popełniliśmy tutaj kilka błędów. Właśnie to, że na przykład dałem hodowcy gołębia w rękę, który by go wypuścił, bo nie powinien dostać tego gołębia do rąk własnych, bo też się zdenerwował, że ten gołąb nic nie zdobył. No każdy ma prawo się zdenerwować, tak, ale gołąb brzozowego to myśla, tak, bo go nie było na liście. No i tutaj też kolegom chciałem pokazać właśnie listę przylotu, znaczy którą spisaliśmy tutaj wstępnie do gołębnika, bo jak przyszło 21 gołębi czy 22, zaraz tam zobaczymy, to dopiero żeśmy weszli do gołębnika, nie wpuszczałem nikogo, żeby było, nie było sytuacji, że ktoś tu coś to odbija, coś kombinuje, tak. Dobrze, wszystko było komisyjnie. Zobaczmy. Tutaj pogodę dzisiaj mamy ładną. Gołębie niestety już będą zamknięte do czasu, kiedy będą miały nowych nabywców. Może oni ich tutaj wezmą, że tak powiem, u siebie zdecydują się gdzieś wypuścić. Zobaczmy, pokażmy tą listę od razu. Tutaj cały czas są te gołębie pilnowane. Proszę, taką na szybkiego mieliśmy zrobioną. Tak, właśnie koledzy zobaczą, tą listę tutaj pokażę, może Krzysztof skieruje. Wszystkie gołębie, które były w boksie w danym momencie. I z tyłu tutaj członkowie komisji, którzy oglądali to. O, tak jest, i tak to koledzy widzą, przewodniczącym był kolega właśnie Jacek Smułka, ja go poprosiłem, był to uczestnik naszego WG, kolega Tomasz Czapliński, Falkowski Zbigniew, Nowi Pięć, to jest pan Jakub Zwierz. Pan Jakub Zwierz i po prostu pan Hałat Bogdan. Także oglądali to. Tak, i tutaj widzimy. To był ten właśnie gołąb, którego znaleźliśmy czerwony. Tak, to jest właśnie ten czerwony gołąb, który nie był na locie. Wśród tych gołębi, jak koledzy zobaczą, pan Smułka pozaznaczał, które były pierwsze gołębie, który był gołąb drugi, który był gołąb trzeci. I który był gołąb czwarty, który był gołąb pierwszy. To prawda, jest taka kartka napisana no, ręcznie. To było robione w emocjach właśnie, dużych i na szybkiego, żeby też szybko... Tak, to było robione w emocjach na szybkiego, żeby po prostu sprawdzić. I ta kartka, jak zostały spisane gołębie, pan Smułka podszedł do komputera i sprawdził, czy te gołębie w ogóle są w komputerze i prawidłowość odbicia i napisał, które były pierwsze. I to się później zgadzało właśnie z tym naszym wydrukiem komputerowym. Mamy tutaj też kolegę właśnie, który obsługuje internet. Może on się tutaj, że tak powiem, wypowie, jak sytuacja wyglądała, żeby to było Kamil po prostu... właśnie też miał stres, bo on tu na przyszedł w ciągu 40 minut musiał dokonać zmiany tutaj urządzenia, sprawdzić, też był bardzo zdziwiony. Także... Znaczy, na tę chwilę wygląda tak, że była jakaś próba z zewnątrz połączenia się tutaj do tego komputera, do tego systemu. No na razie jeszcze to sprawdzam dokładnie, czy doszło do takiej próby i czy udało się komuś z tym połączyć. Bo teraz na dzień dzisiejszy też ciągle, kiedy włączamy, mamy cały czas... Tak, no już została później też fizycznie uszkodzona ta antena, że po prostu trzeba ją wymienić. Tak, widzą koledzy, właśnie kolega tu od internetu, który obsługuje tutaj koziegówki, potwierdza tutaj to całe zdarzenie, że po prostu włamali się do tego serwera internetowego, zakłócili na całą pracę tutaj właśnie internetu, było to celowe i zamierzone, no tak jak powiedział Krzysztof, zgłosił to na policję, bo też jest zainteresowany, bo pracuje tutaj jego system. System uważam, że jest dobry, ponieważ odbija w minucie po 300-400 gołębi, no to musi być dobry. Ale i się nie zacina. To było takie nastąpiło. Dokładnie. I tak, koledzy... Jeszcze chciałem dodać, że tutaj awaria internetu nie miała nic związanego z tym systemem, który... Dokładnie, tylko, nie wpłynęła. Tak, tylko po prostu przekazywanie tego systemu tak, na stronę. Bo powiem, o co chodzi. My tu mieliśmy tak zrobione, że tu namiot był ponad 100 metrów dalej. No, jak koledzy wiedzą, nie idzie kablem połączyć tego żadnym wizyjnym. Wykonaliśmy coś takiego, że połączyliśmy się tak jakby przez zdalny pulpit. To, co tu mieliśmy, tam wysyłaliśmy. W momencie, kiedy nie mieliśmy internetu, no niestety nie te transmisje nie mogliśmy prowadzić, a musieliśmy tutaj sprawdzać, żeby dołącze zrobić, to musieliśmy też system tutaj po prostu przestartować. Ale system jest tak skonstruowany, że póki jest zapięcie zasilające na antenach, on zawsze wszystko zarejestruje. Antena ma każda pamięć 250 gołębi, także tu nie ma żadnego problemu z rejestracją. Tak jak właśnie Krzysztof mówi, no właśnie nas utwierdziło właśnie przekonanie o tych atakach, bo ja też temu nie dowierzałem, po prostu byłem w szoku, że po prostu też rano, jak tutaj przyszliśmy włączyć system o 5:30, to też to wszystko już nie działało, bo po prostu były próby, to była chyba 4:30, jakżeśmy tutaj przyjechali. Wczoraj, tak, przed piątą, żeby po prostu cały czas się te gołębie odbijały, bo wiadomo, cały czas lot trwał, musiał się odbić konkurs i tutaj kolega przyszedł naprawiać powrotem system, bo znów były pozrywane łączności, była próba ingerencji właśnie w ten internet, dlatego ja naprawdę jestem po prostu zdziwiony, że ludzie tutaj w Polsce dla nas kibicować, pomagać, to po prostu są tak zawistni, po prostu, żeby to wszystko rozwalać, po prostu, żeby to nie istniało. Także, ale po prostu
na pochybel im się to nie udało. Po prostu mamy to szczęście, nas nie opuściło do końca, bo wszystko szło bardzo dobrze, chyba za dobrze i dlatego stało jak się stało, no ale myślę, że będzie dobrze w tym. Będziemy się starali w przyszłości też znaczy, zabezpieczyć, tak, właśnie, żeby wyeliminować dokładnie. To. Już nie będziemy mówić w jaki sposób. Musimy coś takiego zrobić, już mamy pewne przemyślenia, także na razie dziękujemy. Dobry lot. Powodzenia życzymy. Jeszcze raz apelujemy, żeby się jak najwięcej hodowców zapisywało, a też jeszcze powiemy, dodamy masę, mamy bardzo dużo materiału i zarówno wideo, które kręciłem osobiście, te co się działo, bardzo Mercedes, który stał, panie, które były przy tym Mercedesie. Kolega Sobociński, który jest zadowolony, tak, naprawdę, no, chłopak on, ze szczęścia, to już nie wiedział, co teraz zrobić. I będziemy się starali w przyszłości też, mówię, jak najlepiej robić. I edycję 2015 sezonu uważamy za otwartą, gdyż tak, za otwartą, 1200 dokładnie. Gołębi mamy zebrane. Tak, tak jak właśnie kolega Krzysztof mówi, mamy zebrane około 1200 gołębi. Myślę, że to jest niewątpliwy sukces na tą chwilę, bo dopiero jest 17 września dzisiaj, ekipa na gołębniku będzie ta sama, kolega Zbyszek myślę, że na pewno nam nie odmówi współpracy, myślę, że będziemy używali również też jego tutaj produkty, jak i nasze, także mówię, te trzy produkty, czy tam te trzy firm właśnie z Procampa, z Belgii Hidewert Natura, z Belgii Hidewert, tutaj Leki i Zbyszka produkty, te, które on sobie sam wymyślił, mega moc, odbudowa i po prostu te zawiesinki naprawdę w połączeniu to wszystko razem dobrze działa, myślę, że Zbyszek jest dobrym fachowcem i też mu właśnie chciałem za to podziękować, za tą pomoc jeszcze raz. Dziękuję. Przyłączamy do tych podziękowań. Do zobaczenia. Dobry lot. I w sezonie 2015 będziemy się też na pewno tutaj spotykać i relacjonować, co tu się dzieje. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobry lot. Tutaj jeszcze nim pożegnamy się z wspólnym gołębnikiem Koziegłówki, z Arturem, jeszcze chcemy tutaj podziękować firmom, które tutaj brały udział w sponsorowaniu tego przedsięwzięcia. A to już Artur powie swoimi słowami. Tak jest, właśnie chciałbym tutaj podziękować również naszym sponsorom tutaj, którzy nas tutaj zasponsorowali na WG Koziegłówki. Jest to firma właśnie Polmark, akcesoria dla gołąbków. Mamy firmę Eupol Karmy, która nam tutaj dostarczała. Mamy firmę Procamp, tak jak kolegom mówiłem, którzy po prostu tutaj, ich produkty były bardzo dobre. Mamy firmę Aircamp, gdzie po prostu panowie tutaj nam zasponsorowali też po prostu jakąś tam po prostu mały wydatek dali tutaj na gołąbki, żeby te gołąbki były w zdrowiu utrzymywane. Oczywiście, no Belgica de Wert. Belgica de Wert, tak samo tutaj właśnie bardzo, bardzo tutaj dobrze nas po prostu wspierała. Tej firmie jesteśmy wdzięczni, zwłaszcza, że no, jak koledzy sami wiedzą, no to współpracujemy tutaj z nią dość mocno. Także te firmy tutaj tak głównie wiodące tutaj na rynku polskim we współpracy z nami też na pewno mają po prostu tutaj udział w sukcesie właśnie tego wspólnego gołębnika. Także jak koledzy widzą, nie jesteśmy samotni, współpracujemy z wieloma firmami czołowymi w Polsce, nie tylko w Polsce, bo również na świecie, jak Belgia, Holandia, Niemcy, nawet i w Italii, tam z kolegą Carbonim też będę go tu zapraszał na WG. Myślę, że też się tutaj dużo zmieni jeszcze. Ja bym chciał dodać, że po prostu w tym roku na pewno będą tutaj hodowcy zagranicy zaproszeni na wspólny gołębnik, bo mamy czas, żeby po prostu tego dokonać. I też już dokonamy troszeczkę zmian w regulaminie. Tak, dokonamy właśnie zmian w regulaminie, to Krzysztof bardzo tutaj ważne podkreślił, ponieważ tę pierwszą nagrodę za pierwszego gołębia, faktycznie ona była za duża, rozłożymy to na mniejsze części, że po prostu będzie więcej osób nagrodzonych, tak, żeby po prostu 10 pierwszych gołębi dostało tam kwoty 20-35 tysięcy, ale tutaj ustalimy, ja właśnie tutaj chciałbym podziękować właśnie kolegom hodowcom, gdzie po prostu udzielają mi tych wskazówek, bo ja też do końca wszystkiego nie wiem, cały czas się uczę, to właśnie tutaj kolega Konieczny, czy kolega Wiesiek Młot, po prostu, czy inni koledzy, po prostu dają cały czas wskazówki, kolega Żurecki, żeby po prostu te nagrody rozdzielić, trochę po prostu regulamin zmienić. Także dziękuję tutaj kolegom za pomoc, że człowiek nie jest sam, że jest to wsparcie też od strony hodowców, bo to jest ważne, bo wiadomo, człowiek sam nie istnieje na świecie i to wsparcie od tych hodowców takich czołów to jest też dla nas bardzo ważne. I właśnie ten piękny teren, gdzie tutaj wszyscy popatrzmy, chwalili. Ja popatrzę. Naprawdę chwalili teren. Po prostu jest bardzo ładny teren. Zobaczmy, te gołębie to jakie, żadnych drutów, nic, no mają, widzą tylko gołębi, do którego dokładnie wraca. A najważniejsza w tym wszystkim jest ta pozytywna energia, która nas tutaj otacza. Co prawda troszkę nam brakło na końcówce, no ale jest jak jest. Jakoś damy radę. Co nas zabija, dobry lot, koledzy, zapraszamy na 2015 rok tutaj do udziału w naszym WG. No i właśnie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Mamy więcej po prostu tutaj motywacji do pracy, żeby ta praca była jeszcze coraz lepsza, żeby po prostu cały czas to szło pełną parą i po prostu teraz dążymy do tego, żeby tak było, żeby te były zapisy. Także dziękuję bardzo, dobry lot i zapraszamy na przyszły. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.